Cześć, witajcie, z tej strony Piorun, a dzisiaj Wam pokażę, jak wygląda u mnie instalacja Linuxa Manjaro. Tak, zmieniam dystrybucję z Ubuntu na Manjaro. I dlaczego to zrobiłem, to już Wam powiem. Dlatego, że po prostu Ubuntu ma taki defekt, że coś tam Bluetooth nie chodzi dobrze, albo dokładnie przesyłanie plików. Po prostu trzeba autoryzować telefon do zaufanych, że on tam jest, wiecie. I po prostu, no, jest. Nie ten dysk, tylko ten. Dobra, to coś sobie zastopujemy. Mamy dane już wpisane, hasło i tak dalej. Przechodzimy dalej. Położenie, klawiatura. O, to jest mój dysk na system. Bieżący, tak wygląda, NVMe. A tak będzie po. Uważam, że tak będzie fajnie. Ja tam się nie przejmuję, wszystko da się zrobić. No i instalujemy sobie Linuxa Manjaro. Powiem szczerze, który będzie o wiele lepszy niż Ubuntu, które obecnie używam. Bo powiem szczerze, Ubuntu ma ten właśnie defekt, że Canonical to już w ogóle im odpierdziela z niektórymi rzeczami. A Manjaro po prostu ma nowsze pakiety i tak dalej, i dzięki temu i gry chodzą na tym o wiele lepiej. Jak czytałem, nie ma żadnych problemów tutaj w ogóle z niczym, a po prostu w Ubuntu jest. Więc no niestety ja też chcę po prostu, żeby mi to chodziło dobrze. No i instalowanie, tutaj tam pobieranie plików. Mamy wszystko widoczne, Bluetooth tak samo. Wi-Fi tak samo jest widoczne. Powiem Wam szczerze, że Manjaro nie jest takie głupie, jak niektórzy lubią mówią. Powiem szczerze, mi to pasuje. Mamy ustawienia. Mamy bardzo dużo tych ustawień, na przykład G-Party ty już od razu na starcie. Mamy różne różności. Na pewno powiem szczerze, będzie mi się, o, time shift od razu, będzie mi się bardzo dobrze pracowało na tym systemie. No dobra, i to by było na tyle. Pokazałem Wam, jak ja instaluję system operacyjny Linux Manjaro.
Zrobiłem to tylko po to, bo mi się tak chce. Na przykład, o, sobie idzie. Ja, jak mówiłem już w niejednym swoim filmie, jak mi coś nie pasuje, to po prostu zmieniam dystrybucję. Mam zrobioną kopię zapasową plików, ten zakładek przeglądarki, więc przywrócić sobie to wszystko to nie jest problem. I tyle. A gry zawsze mogę sobie zainstalować na nowo. No dobra, trzymajcie się, miłego dnia życzę. Pozdrawiam, Piorun Elektryk, piorunujący poradnik, jak zainstalować to JOWO. A jeszcze sobie, wiecie, jak już jestem, to sprawdzimy. No zobaczcie, Wi-Fi działa. Spokojnie działa Wi-Fi, więc nie ma z niczym problemu tak naprawdę. Co tu się pojawiło? Proszę bardzo, aktualizacje nowe. Aż miło popatrzeć, powiem wam szczerze. naprawdę. Ja lubię Ubuntu, bo Ubuntu jest fajne, ale Ubuntu to, powiem wam szczerze, nadaje się do takiego komputera z zastosowaniami multimedialnymi, jak ten mój, który stoi pod biurkiem. Nie ten. No, tylko ten tam w głębi. I tyle. A tak to powiem szczerze, że ja wolę coś, na czym gry bardzo dobrze będą działać, a na Manjaro to słyszałem, że właśnie gry dobrze chodzą. A że po prostu sobie lubię potestować różne rzeczy i podziałać ogólnie, to chcę sobie po prostu tutaj, sami wiecie, pobawić się na całego. A Manjaro to będzie fajna alternatywa. No dobra, to trzymajcie się, miłego życzę. Mam nadzieję, że komuś ten poradnik pomógł.